Witam gorąco wszystkich, ja jestem Darius, a to jest kolejny odcinek 40 na mapie No Man's Land w trybie solo. Tak, dzisiaj kolejny odcinek prac polowych. Mam nadzieję, że to dzisiaj w końcu skończę, bo mi się to już ciągnie jak smród po nogach. Zanim jeszcze pójdę, najpierw muszę posprawdzać, jak wyglądają sprawy u zwierząt. Świnki ok. Owce ok, krowy też ok i kurki też ok, czyli tak na dobrą sprawę możemy sobie zostawić to tak jak jest. A jeśli chodzi o szklarnię, to też jest w porządku. Tak, też tu do słonecznika by trzeba było już dolać wody. I to by trzeba było już zrobić też, zanim wciągnę się w prace polowe. I jeszcze się zastanawiam. Dobra. Jeszcze jedna rzecz. Właśnie. Promocje. Czy tu mamy coś ciekawego w promocji? Mamy o przyczepę, która teraz by mi się przydała. Ile ona pojemność? 49,5 tysiąca litrów. No to lepiej. Lepiej niż te 16 tysięcy. Za 81,37% taniej. Dobra, niech będzie. Niech stracą. Nie jest jakoś tam bardzo pojemna, ale na to, co mam, to mi wystarczy. O! Jest salek tanki, co? O, to ciekawe. Czy będę robił salek w tym? Nie, nie będę robił salek. Nie mam czasu na to, żeby robić z tym się bawić. Dobra. Mam inne plany w każdym razie, ale tak czy inaczej to kupię, bo to akurat teraz to wykorzystam. Jadę od razu po to. Pam. Pa, pam. Owce. Ostatnio nie przyciągałem. Nie brałem tutaj palet, bo chcę sprawdzić, ile ich tu się pomieści. Ostatnio widzę, że kwadrat jest dość szeroki, więc to powinno być jakieś trzy rzędy. Po raz, dwa, trzy. Jeszcze jedna paleta, czyli po 5. Z 15 palet powinno to wyjść. No zobaczymy. Tak, tylko że jest limit palet. Dobra, na razie teraz nie mam o tym. Nie myślę o tym, dobra. Na razie muszę skończyć z tym zespołem, ale wcześniej jeszcze tam wodę miałem uzupełnić. Póki mam jeszcze cysternę podpiętą. Chyba to nawet mam wodę, nie? Nie, nie mam wody. Już, dobra, odpalił się. Wodę mam napełnić. Później tam się zastanawiam, czy tam nie wbić tego. Bo teraz się mi już ta maniura zbiera, czyli obornik. I tak myślę, czy by tam nie wrzucić do tego słoneczników, tego obornika. A jeszcze ziarno. To bym musiał coś do przetwarzania, żeby ziarna mieć i wtedy można by było przyspieszyć produkcję. Dobra, ale teraz tak, czy opłaca się przyspieszyć produkcję? Tutaj jest. Jeśli no, można było przyspieszyć, bo miejsca jest dość. Dobra. To będę dążył w tym kierunku teraz. Wody tak czy inaczej trzeba. Tylko tak, ja tak
tych ziarenek ja tam miałem mało, co pamiętam, za 50 tysięcy tam na kury nie starczy. Już więcej. Miałem wykupić jeszcze dwa ploty i przedłużyć pole. I tak zrobię. Bo te 50 tysięcy to naprawdę to mało. To jest na same kury, a jeszcze potrzebuję do przetworzenia tych ziaren trochę. 16 tysięcy tam wyszło. Czyli potrzebuję jeszcze 10 tysięcy wody, żeby nie zostało nic w cysternie, bo cysternę będę chyba na coś innego na chwilę. Będzie jak teraz jest. Cysternę będę chciał wykorzystać. Nie zmieścił się to szelma. Właśnie na mleko. Myślałem, bo nie wiem jak tam. Bo nie jest dość już mleka. 11 tysięcy. A to jeszcze spoko. Tam 26 tysięcy jest płynnych. Nie wiem. Pole chyba by trzeba było nawieźć, mi się wydaje. Super. Dobra. Rzecz po głowie mi chodzi. Nie, najpierw muszę z tym pozałatwić, później będę dalej myślał. To nie ma sensu. Myślę o innych rzeczach, a na bieżących spraw zostanie wykonany i później będzie problem. Dobra. Teraz jedziemy po przyczepę. Czym? To nie, to nie. Tym. Ale tego bym musiał kupić. No dobra, chociaż a tamten ma. Jak nie, to wezmę chyba tego. To w takim razie tamten będę musiał tak czy inaczej sprzedać. A ten co to ma podpięcie? Ma 3-punktowy? Ma 3-punktowy, dobra. Dobrze wiedzieć. Dobra, to i tak muszę tamtą przyczepę sprzedać. Więc mi się chodzić. Dobra. To ja zrobię tak, że ja włączę teraz przyspieszać, dopóki nie zwiozę tej słomy, a później zobaczymy co dalej. To usłyszycie mnie później.
No i w końcu udało się zakończyć ten nieszczęsny zbiór słomy. Dobra, teraz kolejny dzisiaj plan, który muszę zrealizować. Do tego planu będę potrzebował tak, traktor i przyczepę do drzewa. Do traktora muszę przyczepić przedni ładowacz, ponieważ muszę ściąć co najmniej jedno drzewo, na którym drzewo, na które się znajduje na przyszłym polu. Teraz tak, gdzie jadę? Aha, tu jest sadzarka, dobra. Czyli przedni ładowacz mam w starej szopie. No go przewiozłem tam, dobra, zapomniałem. Czy powoli nie ogarniam rzeczy z tym całym sprzętem. Na sklepie tam też już czeka, żeby przywieźć te nie cysterny, tylko beczkowóz. Ciężarówka tam jeszcze jest. Na kamienie to jeszcze nie będę potrzebował. Ale będę potrzebował. Gdzie ja to mam? Do podnoszenia drzewa. Nie. To jest to, dobra. Może myślałem, że to gdzieś zapadłem, a to schowałem w szafie. Sądzę. Jak widać, już mało używam tych wózków małych. Coś czuję, że trzeba będzie na chwilę będzie porządki porobić na tej farmie. Poustawiać, posprzedawać, pozostawiać rzeczy, które są potrzebne tylko. Muszę zaczynać robić mały bałaganik. To nie wskazane jest. Wsiąka już tu jest gotowa do wywozu. No myślę, że chyba teraz summa summarum będzie tylko jedno drzewo do wycięcia. Bo jak patrzę tutaj, to resztę te małe, to tam one są słabe i one raczej znikną, jeżeli... No tak, rację, nie mam dostępu do tej ziemi, bo jeszcze ją nie zakupiłem. Więc teraz muszę szybko ją zakupić i działać. Jak to taki kształt dziwny na razie mi wyszedł.
trzecią godzinę. Więc co jeszcze pozostaje? No i właśnie jeszcze muszę sprawdzić ten. Jak to się nazywa? Cenę kiszonki. Co tu mamy? Coś ciekawego doszło? Maniokrat. 45 tysięcy, co to jest w ogóle? Jakieś nowe maszyny podchodziły z tymi przyczepami. Jakieś do tego, do bornika. Aha, do przesypywania. Okej. Dobra. Na razie nic takiego nie potrzebuję, ale miałem sprawdzić ceny kiszonki, ponieważ się zbliża pewnie ta wysoka cena. 563, 567, no. I teraz nie wiem, czy ją teraz nie wywieźć, a polem się zająć później. Chyba tak zrobię. Dobra. To niech tu se zostanie. A ja teraz muszę przepiąć ciężarówkę i biorę się za kiszonkę. Dobra, zmiana planu. Szybko. Szybka zmiana planów. Tu jeszcze widzę, jeszcze mam ten. Do przewozu zwierząt ustawione, więc muszę dać podjechać, zmienić na belę. Mam nadzieję, że to jakoś sprawnie mi to pójdzie, bo ostatnio był jakiś problem z tymi belami. Co zrobię? O, gdzie ja wszedłem? Wezmę jeden traktor. Jednym traktorem będę napełniał te przyczepę, a później wszystkim pojadę. A później z wszystkim pojadę do tego. Do skupu. Podłączę do ciężarówki. O. Bo tak będzie najlepszym rozwiązaniem. Dobra. Tu w sumie już mogę to napełnić. Dobra, to ja w takim razie włączę timelapse'a i usłyszymy się już na Fajrant, czyli na koniec dnia.
Niestety już późno się zrobiło, a było tak fajnie, no ale nie wiem, czy widzicie, pół bańki zaliczone. Czyli pierwsze pół miliona już zarobione. Teraz to trzeba będzie wydać pewnie, ale to jeszcze trochę czasu minie, ponieważ no są na razie plany bez wydatku. Aczkolwiek może zakupnę jednej rzeczy, nie wiem, jeszcze zobaczę, to się okaże jutro. Na razie na dzień dzisiejszy już mam dość, już dość prac zostało wykonane. Teraz idę się udać na spoczynek, jeszcze przed spaniem zrobię miejsce tutaj na jajca, bo widzę, że już się zrobiło ciasno. Jeszcze przywrócimy to do magazynku. Myślę, że po jednej powinno wystarczyć. No i to będzie kolejny ekscytujący dzień. Tak myślę. Dobra. To, tu jest to. Chyba wszystko jest ok, jeszcze tylko po drodze zerknę, czy coś doszło, nic nie doszło. Bo już też się powoli zbierają do spania. A jutro poszalejemy znowu z zarobkiem, tak myślę. No idą kolejne rzeczy do sprzedaży. Hej, zerknę sobie na ser. Styczeń 5800, no to już jest. To w takim razie muszę przerzucić już na sprzedaż z magazynu ser, żeby to już było z głowy. Tu jest magazyn, sprzedaż. Dobra, też skoczy kasa za chwilę po pełnej. I jeszcze olej. Jak wygląda kasa, znaczy ten cena z olejem. Olej jest za miesiąc 6300. Aha. Wow, to ładnie idzie później w górę. To w styczniu 3400, a później idzie, nie, 3, nie, nie, 3800, a później do 6300 odskakuje, no nieźle też. Dobra, aj, coś jeszcze miałem patrzeć, aha, ciuchy to później tam w maju będą, z tego co pamiętam. Dobrze, gdzież one były, tutaj są. I ciuchy 22, a cena z 30. Kwiecień, ok, czyli to jeszcze potrwa. Dobra, dziękuję ślicznie za uwagę. Bardzo się cieszę, że byliście ze mną dzisiaj. I do zobaczenia dnia jutrzejszego. Pozdrawiam wszystkich gorąco. Cześć. Jutro będzie dużo kasy.